Cześć, Boże Maria Kupczyk. Czas na informacje dnia. Zapraszam. Premier Mateusz Morawiecki zachęca Polaków do zakupu obligacji skarbowych zabezpieczających oszczędności Polaków w czasie inflacji. Tymczasem opozycja nie ustaje w krytyce premiera. Politycy przekonują, że premier wiedział o nadchodzącym wzroście inflacji i dlatego już w ubiegłym roku zakupił obligacje. W oświadczeniu majątkowym za ubiegły rok premier Mateusz Morawiecki wykazał zakup obligacji skarbowych za ponad 4,5 miliona złotych. Wywołało to atak opozycji. Posłowie m.in. w trakcie ostatnich obrad Sejmu przekonywali, że premier zdawał sobie sprawę z nadchodzącego wzrostu inflacji i dlatego kupił obligacje skarbowe. Pan siebie i rodzinę zabezpieczył przed tym. Pan zafundował aferę GetBack Polakom, a sam zainwestował w obligacje. Pan jest patologicznym kłamcą. Dzień później szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk oskarżył premiera i ministrów o wprowadzanie Polaków w błąd. Jak mówił, rządzący zapewniali, że inflacji nie będzie, a jednocześnie kupowali obligacje chroniące przed inflacją. Nie ma takiego demokratycznego kraju na świecie, gdzie rząd przetrwałby jeden dzień dłużej. Po tym jak ujawniono by, że premier i ministrowie tego rządu a wprowadzają w błąd opinię publiczną. Jak się okazało, obligacje Skarbu Państwa posiadają także politycy opozycji. Obligacje na kwotę 330 tysięcy złotych nabył były premier Marek Belka. Z kolei poseł Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Lubnauer wraz z mężem wydała na obligacje prawie 2 miliony złotych. Poseł zapytana o wartość obligacji unikała odpowiedzi. Dużo zainwestowaliście w te obligacje? Wszystko jest w tym. Beata Maciejewska z Lewicy podkreśla, że zakup obligacji przez rządzących i polityków opozycji to dwie różne sprawy. Premier poprzez zakup obligacji pokazał swoją wyższość nad Polakami. Ludzie nie mają dzisiaj jak związać końca z końcem, że wybierają pomiędzy zapłaceniem rachunku za prąd, a kupieniem leków czy kupieniem jedzenia. A premier im mówi, że każdy mógł kupić sobie obligacje. Według wiceministra klimatu i środowiska Jacka Ozdoby z Solidarnej Polski posiadanie obligacji powinno być sprawą prywatną każdej osoby. Dyskusja, trochę czepliwość. No śledzą te oświadczenia majątkowe, kto gdzie tam ma jakiś ogródek, domek, samochód. Zamieszanie wokół obligacji premiera to kolejny atak polityczny na Prawo i Sprawiedliwość, mówi socjolog Mariusz Sieraczkiewicz. Premier nie wydaje środków zarobionych w rządzie. Nie przyszedł do rządu się dorobić. On do rządu przyszedł już będąc bogatym człowiekiem. Pamiętajmy, że Mateusz Morawiecki funkcjonował w przestrzeniach ekonomicznych w Stanach Zjednoczonych, był dyrektorem bardzo dużego banku w Polsce. Poseł do Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki widzi w całej sprawie pozytywny efekt. Zakup obligacji państwowych przez szefa rządu uwiarygadnia tę formę inwestowania. Zakup obligacji państwowych jest wyrazem zaufania do państwa. Premier Mateusz Morawiecki zapewnia, że kupując obligacje Skarbu Państwa nie kierował się wskaźnikami inflacji. Jak dodaje, chciałby, aby jak najwięcej obligacji państwowych trafiło w ręce Polaków. A skoro sam namawiałem do tego, aby kupować obligacje, namawiałem od kilku lat, to cieszę się, że tak wielu Polaków dzisiaj kupuje obligacje i dzieje się to od całkiem niedawna. Rekordowy rok to jest właśnie rok 2021. Premier zaznaczył, że Polacy bardzo chętnie kupują najnowsze obligacje Skarbu Państwa wyemitowane z początkiem czerwca. Obligacje to odpowiedź rządu na rosnącą inflację. Ich oprocentowanie jest równe stopie referencyjnej NBP lub wyższe. Nasze oszczędności po pierwsze będą zawsze oprocentowane powyżej stopy inflacji, a po drugie nie musimy się obawiać oczywiście spadku wartości naszych lokat. I tu oczywiście jest to zawsze oprocentowanie wyższe niż w banku. Wskazuje ekonomista dr Krystian Mieszkała. Oprocentowanie obligacji aktualizowane będzie co miesiąc, także co miesiąc wypłacane będą odsetki. Realizacja założeń zawartych w porozumieniu w sprawie Turowa przebiega zgodnie z planem. Porozumienie Polski i Czech nie było jednak wystarczającym powodem dla TSUE do zawieszenia kar. Unijni urzędnicy cały czas potrącają je Polsce.
3 lutego w Pradze Polska i Czechy porozumiały się w sprawie kopalni Turów. Podpisana umowa zawierała ponad 90 założeń, 20 z nich już zostało zrealizowanych. Realizacja pozostałych przebiega zgodnie z harmonogramem, przekazała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Ustaliłyśmy dalszy harmonogram prac. Jak na dzisiaj wszystkie elementy umowy, które były uzgodnione, są realizowane zgodnie z harmonogramem, a nawet przed harmonogramem ani strona polska, ani strona czeska nie zgłaszają żadnych zastrzeżeń. Jednym z priorytetów zawartych w umowie było zagwarantowanie mieszkańcom terenów przygranicznych dostępu do informacji o stanie środowiska. Jak poinformowała minister środowiska Czech Anna Hubaczkowa, wyniki pierwszych pomiarów poziomu zanieczyszczenia i hałasu są korzystne zarówno dla środowiska, jak i mieszkańców. To porozumienie zostało zawarte na korzyść mieszkańców tego regionu, dlatego między innymi jest tam stworzony fundusz na wspieranie wspólnych projektów, dlatego dzisiaj również rozmawialiśmy o tym, jakie będą zasady, jak będzie wykorzystywany ten fundusz, tak aby realizowane z niego projekty były korzystne dla mieszkańców po obu stronach granicy. Budowa bariery wodnej, która także jest założeniem porozumienia, ma być zakończona w terminie. Była również przekazana informacja, że ściana filtracyjna, która jest częścią umowy, zostanie zakończona w planowanym terminie do 30 czerwca. Ponadto Polska w ramach rekompensaty zobowiązała się przelać 25 milionów euro na rzecz kraju libereckiego oraz 10 milionów euro na rzecz Ministerstwa Środowiska Czech. Od razu po zawarciu z Polską porozumienia Czesi wycofali skargę z TSUE i zrzekli się roszczeń. Wyrok nie został jednak anulowany nawet z chwilą, gdy obie strony sporu się porozumiały. Polska przedstawiła 100% argumentację, która dawała Trybunałowi możliwość zwolnienia nas z tej kary, bo przypomnę, w momencie zawiązania i podpisania tej umowy o Turów nie ma przedmiotu sporu, tym samym przedmiot sporu jest niezasadny i tym samym nałożenie kary jest niezasadne. Kary są Polsce na bieżąco potrącane. Sposób, w jaki one są potrącane, jest bezprawny, ocenia prawnik Piotr Gaglik. To jest absolutnie bezprawne, ponieważ wyciągnięto ze składek, które są składkami celowymi, a więc przeznaczone na określony cel, składek, które Polska jako państwo wkłada, jako państwo członkowskie, wkłada do budżetu Unii Europejskiej. I z tych pieniędzy Polska została pozbawiona. Jednoosobowy sąd, bo taki sąd wydał wyrok w sprawie Turowa, nie może na drodze postanowienia nałożyć tak wysokich kar, dodaje prawnik Piotr Gaglik. Polska miała płacić karę w wysokości 500 000 euro dziennie. Ukraina już 110 dzień odpiera rosyjskie ataki. Najtrudniejsza sytuacja cały czas jest w regionie Donbasu. Kluczowy cel taktyczny Rosjan się nie zmienił. Napierają w Siewierodoniecku, toczą się tam zaciekłe walki, dosłownie na każdym metrze. Napierają też w kierunku Łysiczańska, Bachmutu, Słowiańska. Wojska Putina kontrolują znaczną część Siewierodoniecka. Nie zajęły one jednak jeszcze całego miasta. Na terenie tamtejszych zakładów chemicznych Azot schroniło się blisko 500 cywilów, w tym około 40 dzieci. Z powodu ciągłego ostrzału nie jest możliwa masowa ewakuacja. Każdego dnia wojskowym udaje się wyprowadzić zaledwie kilka osób. Problem jest także z dowozem pomocy humanitarnej. Brakuje wody i prądu. Władze Ukrainy próbują porozumieć się z przeciwnikiem o ewakuacji, lecz na razie bezskutecznie. Na Azocie umocnienia nie są tak silne jak w zakładach Azovstal w Mariupolu, dlatego tych ludzi trzeba wywieźć wcześniej przed szturmem Siewierodoniecka. Oni kategorycznie odmawiali opuszczenia miasta. Armia rosyjska nie przejęła póki co kontroli nad trasą Lisiczańsk-Bachmut, która ma duże znaczenie. Jest ona jednak pod ciągłym ostrzałem. Przeciwnik, sam Lisiczańsk, szturmuje przy wsparciu artylerii. Wczoraj w wyniku tych działań zginęły 3 osoby, w tym 6-letni chłopiec. W regionie spłonął kompleks handlowy. Zniszczone zostało przedszkole oraz kolejne budynki mieszkalne. Na razie policjanci znajdują się. W tej chwili policjanci są na miejscu ostrzału, dokumentują konsekwencje agresji wroga. Na celowniku są także miejscowości m.in. w obwodzie dniepropetrowskim. Żołnierze okupanta dokonują licznych grabieży. Z terytorium zaporowskiego kombinatu Rosjanie ukradli 54 wagony z rudą żelaza. Nielegalnie konfiskują również majątki przedsiębiorstw. Jak poinformował Sztab Generalny Armii Ukrainy, od początku swoich działań wojennych Rosjanie stracili ponad 32 000 żołnierzy.
Rosyjskie generały rozglądają swoich ludzi. Rosyjscy generałowie patrzą na swoich ludzi tak, jak na mięso armatnie, potrzebne do uzyskania przewagi liczebnej pod względem siły roboczej, sprzętu wojskowego, a to oznacza tylko jedno. Rosja może jeszcze w czerwcu przekroczyć liczbę 40 tysięcy swoich straconych żołnierzy. W żadnej innej wojnie od wielu dziesięcioleci nie stracili tak wiele. Policja Ukrainy wszczęła dochodzenia w sprawie zamordowania przez rosyjskie wojska ponad 12 tysięcy ukraińskich cywilów. Jak poinformował komendant główny policji, ponad 30 tysięcy osób zginęło w ostrzałach konwojów humanitarnych. 1200 osób nie udało się jeszcze zidentyfikować. Tymczasem decyzją rosyjskich władz zniszczone budynki mieszkalne w Mariupolu do 1 września mają zostać wyburzone. Żadnych odszkodowań za zrujnowane domy, żadnej odbudowy zniszczonych budynków, tylko rozbiórka i częściowe wsparcie materiałami budowlanymi. Krok po kroku Rosja i okupacyjne władze zaczynają ogłaszać w Mariupolu swoje rzeczywiste plany. Nikt nie potrzebuje mieszkańców, którym przypisano rolę niewolników i żywych tarcz. Doradca prezydenta Ukrainy Michajło Podolak apeluje o wsparcie. Będę szczery, aby zakończyć wojnę i wyrzucić Rosję z Ukrainy. Potrzebujemy ciężkiej broni, 1000 haubic kalibru 155 mm, 500 czołgów, 300 wyrzutni rakietowych, 2000 transporterów opancerzonych i 1000 dronów. Doradca prezydenta liczy, że ważne decyzje w tym temacie zapadną 15 czerwca w Brukseli. Odbędzie się wtedy trzecie spotkanie ministrów obrony. Dziś z kolei odbyła się wideokonferencja, w której uczestniczyli prezydenci Polski, Ukrainy i Słowacji. Prezydenci Andrzej Duda, Wołodymyr Zełenski oraz Zuzana Czaputowa omówili koordynację działań na rzecz przyznania Ukrainie statusu kandydata do członkostwa w Unii Europejskiej. Jak poinformował szef Biura Polityki Międzynarodowej, prezydent Andrzej Duda zrelacjonował również swoje ubiegłotygodniowe wizyty zagraniczne. Bezpieczeństwo Polski i Europy w obliczu rosyjskiej napaści na Ukrainę jest zagrożone. Polska armia będzie sukcesywnie dozbrajana, a liczba żołnierzy zwiększana. O czym w trakcie odprawy kadrowej dowódczej Wojska Polskiego mówili prezydent Andrzej Duda i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Wojna na Ukrainie jest największym kryzysem zagrażającym bezpieczeństwu Europy od czasów II wojny światowej. Pokazała, jak ważna i potrzebna jest silna i liczna armia. Groźba rosyjskiej agresji na terytorium NATO nie zmalała, mówił w trakcie odprawy kadry dowódczej Wojska Polskiego minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Polska potrzebuje wojska licznego, dobrze wyposażonego, nowoczesnego i przede wszystkim zdolnego do samodzielnej obrony naszych granic. Szef MON-u zapowiedział, że wzdłuż Wisły w centralnej Polsce powstaną dwie nowe dywizje ogólnowojskowe. Naszym celem jest stworzenie realnego potencjału odstraszania, który możemy zbudować poprzez zwiększenie liczebności sił zbrojnych do 300 tysięcy żołnierzy. Polska na bieżąco modernizuje i wyposaża armię. Szef MON-u przekazał, że ruszyła kolejna faza programu Wisła, czyli dostaw systemu obrony przeciwlotniczej średniego zasięgu, w ramach którego Polska dokupi 6 rakiet Patriot i 500 wyrzutni HIMARS. Dużą lukę w wyposażeniu polskiej armii pozostawiły dostawy sprzętu na Ukrainę. Braki te muszą uzupełnić dostawy sprzętu od państw sojuszniczych. Potrzebujemy uzupełnień szybko. Dlatego ubiegamy się w tej chwili u właściwie wszystkich naszych sojuszników, zwłaszcza tych najpoważniejszych, o to, by przesłali nam sprzęt, przecież niekoniecznie nowy. Prezydent Andrzej Duda wskazywał na kluczową rolę, jaką pełnią dziś Wojska Obrony Terytorialnej. Fundamentalną rolę pełni także obecność Polski w NATO. Obecna sytuacja wymaga jednak, by na szczeblu Sojuszu Północnoatlantyckiego podjęte zostały odważne i wiążące decyzje. Musimy zmienić dotychczasową wysuniętą obecność w wysuniętą obronę, co prowadzić powinno do wzmocnienia obecnych batalionowych grup bojowych, nawet do poziomu brygad. Jednocześnie musimy wzmocnić sojusznicze zdolności do mobilizacji i natychmiastowego przerzutu sojuszniczych sił wzmocnienia w rejony zagrożenia. O czym prezydent Andrzej Duda rozmawiał już z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem, sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem oraz w trakcie szczytu bukaresztańskiej dziewiątki. Prezydent Duda podkreślił także gotowość Polski do uczestniczenia w militarnym wzmocnieniu wschodniej flanki NATO.
Znów będą dostępne gwarancje płatności dla polskich firm działających na Ukrainie. Ma to ożywić eksport polskich towarów do naszego wschodniego sąsiada, który zmaga się z rosyjską agresją. Rosyjska agresja na Ukrainę zamroziła relacje gospodarcze pomiędzy polskimi a ukraińskimi przedsiębiorcami. Firmy z Polski straciły gwarancje swoich transakcji i ubezpieczenia realizowanych umów. Obroty handlowe spadły o ponad połowę w porównaniu do okresu sprzed wojny. Sytuację ma poprawić uruchomienie gwarancji przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, spółkę kontrolowaną przez Skarb Państwa, mówi minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Cały handel, który opierał się o przedpłatę, czyli w zasadzie biznes ukraiński musiał wpłacać środki naszym przedsiębiorcom przed dostarczeniem towaru, czyli jakby gigantyczne utrudnienie w tym zakresie, może przejść na normalne relacje gospodarcze. Ryzyko polskich przedsiębiorców zostanie ograniczone przez gwarancję KUKE. Spółka będzie mogła udzielić limitów kredytowych o wartości 500 milionów złotych. Polska jest jednym z pierwszych państw, które przywracają relacje biznesowe z takimi gwarancjami. Tańsze będą też ubezpieczenia dla polskich przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić interesy w krajach niebędących członkami Unii Europejskiej, poinformował Janusz Władyczak, prezes KUKE. Obniżyliśmy stawki o 35%, w związku z czym czyniąc te ubezpieczenia, które oferujemy, jeszcze bardziej dostępnymi dla polskich przedsiębiorców, tańszymi. Gwarancje oraz ubezpieczenia mają zapewnić polskim firmom dobre warunki ekspansji międzynarodowej. W Kielcach odbyły się wojewódzkie obchody 40-lecia powstania Solidarności Walczącej. Ta niezwykle ważna organizacja miała kluczowe znaczenie w walce o wolną i suwerenną Polskę. O godzinie 11 w Bazylice Katedralnej w Kielcach sprawowana była uroczysta msza święta w intencji działaczy Solidarności Walczącej. To także modlitwa w intencji Polski, mówił ksiądz biskup Marian Florczyk. Za naszą ojczyznę, za tych, co poświęcali się dla niej, za tych, którzy oddali życie. I mówimy się też o pomyślność, o solidarną Polskę. Po uroczystej mszy świętej złożono kwiaty i zapalono znicze przed tablicą upamiętniającą Stanisława Raka, kielecką ofiarę stanu wojennego. Kwiaty złożono również przed pomnikiem kapelana Solidarności, błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Solidarność Walcząca odegrała kluczową rolę w historii Polski, mówił poseł Krzysztof Lipiec. To bardzo ważna rzecz w naszej historii, w tej historii współczesnej. To była bardzo ważna organizacja wybitnie antykomunistyczna, która na celu przede wszystkim miała niesienie pomocy tym najbardziej uciemiężonym przez stan wojenny, przez komunistów. Solidarność Walcząca powstała z inicjatywy Kornela Morawieckiego w 1982 roku. To były informacje dnia. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.